Na dzień dzisiejszy inwestycja wygląda w sposób następujący. Zakończone mamy roboty konstrukcyjne z betonów architektonicznych, czyli słupy, ściany, podwaliny, żelbetowe elementy trybun i wykonana konstrukcja z drewna klejonego dachu, przykrycia lodowiska. No, rozpoczęliśmy wykonywanie konstrukcji samego pokrycia dachowego, czyli blachy trapezowej na dźwigarach drewnianych. W obecnej chwili, tak jak widać na zdjęciach, mamy zabetonowany beton podkładowy pod główną płytę lodowiska i rozkładamy izolację termiczną pod układanie systemu mrożenia lodowiska. Tak przewidujemy, że w najbliższym czasie, czyli w granicach do 4-5 listopada, przygotujemy zbrojenie pod płytę do mrożenia lodowiska, po czym zostanie rozłożony rurarz schładzający elementy i w granicach do 15 listopada zechcemy zabetonować docelową płytę całą wraz z rurarzem i z elementami już no, docelowymi, jakby chłodzącymi tą płytę. Na chwilę obecną warunki pogodowe nam bardzo sprzyjają, nic się nie dzieje, wszystkie prace i mokre możemy wykonywać bez przeszkód. Myślę, że no, zgodnie z założonym harmonogramem wszystko jest na chwilę obecną pod kontrolą. Tam drobne elementy, ale to zależy od dostaw, ewentualnie no, od hurtowni, co jakiekolwiek by nam mogły zakłócić harmonogram. Natomiast no, myślę, że Mikołaj przyjedzie na łyżwach do Legionowa, także zagrożenia realizacji terminu nie przewiduje, no i zdajemy sobie sprawę, że innej sytuacji tutaj inwestor ani mieszkańcy Legionowa też nie chcą przyjąć do wiadomości.